Jest Tomasz Żurkiem, na imię Wysiek. Ja witam nowych kolegów. Ja tutaj też kiedyś pierwszy raz, bo przyszedłem. Każdy z nas kiedyś tutaj pierwszy raz przyszedł, nie akurat może w tym miejscu, ale gdzieś tam. Doskonale wiem, jak to jest ten pierwszy raz. Ale tak powiem wam, czuję taką lekką zazdrość, nie? Jaka to jest wspaniała możliwość być po raz pierwszy. Nie? Tak całe życie przed sobą. Nie? Wszystko się może zdarzyć. Nie? To tak naprawdę ci, co tutaj przyszli, tacy jak ja, otrzymali szansę na drugie życie. Nie? Ja pamiętam w Iławie, była taka spłuczka, tam był napis Niagara. Ja spłukiwałem tą spłuczką, tak się patrzyłem na ten napis, mówię, Boże kochany, czy kiedyś wyjdę z tego więzienia i pojadę na tą Niagarę. No i niestety było coraz gorzej, bo jeszcze alkohol dochodził w więzieniu i dorobiłem się dodatkowych wyroków i wylądowałem na recydywie. Ale kiedyś wyszedłem i trafiłem właśnie na meeting anonimowych alkoholików. I tak jak słyszę, że jest dwóch nowych, to wam powiem, macie kapitalną sytuację, nie? My tu z kumplem akurat dostaliśmy wiadomość, że nasz kumpel, którego znamy od 30 paru lat, wyszedł dzisiaj i chce pić. Ja najchętniej, jak to mówię, najchętniej to my tak, teraz za chwilę wsiądziemy w samochód, pojechałem mu mordę, nie? Bo tyle razy mu pomagaliśmy, nie? Ale zastanawiam się właśnie, ile razy mnie ludzie podali rękę, ile razy ja zapijałem, ile razy mnie przywozili na takimi dziećmi. Nie tak jak wy, że przecież prawie, że sami. Mnie nieraz dwóch eskortowało, nie? I mnie po meetingu zamiast do domu, to mnie na Wilanów do burdelu, tam mnie trzymali w takiej piwnicy. Na górze był burdel, balanga cały czas, a ja z takim drugim bandziorem z Nowego Dworu siedzieliśmy i on nie pił, ja nie piłem, nie? A tam balanga całą noc, nie? I później znowu godzina 16, czy tam po 16 i na następnego dnia znowu przyjeżdżał taki znany aktor i zabierał nas samochodem znowu na meeting. Nie? I ja wiele miałem takich przyjść do tej wspólnoty. Nie? Dzisiaj po prostu też mam. Tak naprawdę czuję się, jakby był pierwszy raz, nie? Bo ja mogę dzisiaj wszystko zrobić. Możemy pojechać, możemy się z tym kumplem napić zaraz, nie? Z takim samym alkoholikiem jak my, nie? A możemy mu ponieść posłanie, nie? Po raz wtóry. Jeszcze raz dać szansę, nie? No i to jest właśnie to w tej wspólnocie. Miałem na tylu kumpli, taki tam Rabadżu, tam tu, za granica wielkie tego, miliony, miliardy, kasyna tego. Gdzie dzwoni? Do kumpli za. Do kogo? Wszyscy mają go w dupie. Cały ten jego świat biznesowy, nie? Ma go w dupie. Nie ma gdzie spać. No, chyba mu wpierdolić się. Przepraszam, przykład. No, takie to są emocje. Dlatego trochę wam zazdroszczę, że jesteście pierwszy raz i że wszystko macie przed sobą. Ja wiem jedno, że przyjście do tej wspólnoty to było najważniejszą decyzją mojego życia. Nie było ważniejsze ani pierwszy ślub, ani drugi ślub, ani narodziny jednego dziecka, drugiego. To wszystko jest lipa, wszystko się pokończyło gdzieś tego, wymazało jakieś tam
osiągnięcie, ale to, że przyszedłem tutaj, to dzięki temu nie wróciłem do więzienia i po prostu żyję. Nie? Żyję i nie jestem żaden kozak, bo tam kilka lat nie piję, tylko po prostu każdego dnia i jedyną najważniejszą rzeczą dla mnie to jest dzisiaj się nie napić. Dzisiaj. Nie w Sylwestrze, nie na święta. Dziś. Nie? Bo jak dzisiaj zawalę, to już popłynie dalej. Nie? Ja po pijanemu wiem jak się żyje. Pije się ćwiartkę, później następną, później idzie spać, później znowu się pije, później znowu się pije spać. Ale ja nie umiem żyć na trzeźwo. No i dlatego tutaj przychodzę. Bo właśnie tacy koledzy, którzy chcieli mnie nauczyć i tego cwaniakostwa, tego to właśnie teraz wychodzą z więzienia. Chcieli być mądrzejsi ode mnie, od tego programu. A ja nie powiem, że jestem mądry. Ja tylko jestem mądry, jak tutaj przyjadę i posłucham innych i powiem coś od siebie. Dziękuję bardzo.